gdzieś ktoś uznał, nie wiem dlaczego, nie wiem po co, że tu jest takie straszne zagrożenie, pomimo że droga teraz nie jest międzynarodowa, tylko jakaś zwykła podziemna. I ktoś wpadł na pomysł, żeby nas zagrodzić. Zwracaliśmy się do pana wójta. No pan wójt interweniował, wczoraj nawet mieliśmy głowy razem, ale niestety nie jest to w kwestii pana wójta. I proszę państwa, proszę mi powiedzieć, jaki jest sens, jaka jest logika zagradzania nas. Droga nasza kończy się, no nie wiem, ile tam może być, 2 kilometry? Tu więc jest tak, 900 metrów. Do końca, do Adameczka? Więc do końca i teraz idziemy wzdłuż drogi. Proszę zobaczyć na te małe dzieci. Zimą ta droga, gdyby nie grzeczność naszej gminy, naszego wójta, byłaby tak. Bo to jest droga krajowa, to powinna podobno... Odśnieżona przez Zarząd Wojewódzki Dróg. Czy panie wójcie, czy była kiedykolwiek odśnieżona przez nich? Absolutnie. Nigdy. Nie, panie wójcie, proszę o pamięć o tej... Ale to chyba trochę nie dojść, panie wójcie. Pani wicemarszałek. To nie ma nic. Jaka była rozmowa? Tak, panie redaktorze, ja może tak szybciutko, bo trzeba wrócić do historii. Właśnie te lata 70., kiedy była tworzona ta obwodnica tutaj Lututowa, to właśnie nie kto inny jak właściciele tych gruntów wyrazili zgodę na wyznaczenie pasa pod tą obwodnicę pod warunkiem, że będą mieli zagwarantowane to przejście. Ja tutaj w zupełności popieram i będę robił wszystko, żeby popierać mieszkańców w tym temacie, aby to przejście tutaj zalegalizować. I wtedy, wówczas, kiedy była to drogą międzynarodową, właściciel drogi, tak jak to widać, wybudował schodki, zrobił podjazdy z myślą o tym, że to przejście musi być zagwarantowane dla mieszkańców ulicy Ogrodowej. No jest rzeczą nie do przyjęcia, aby kierować tych mieszkańców prawie kilometr dalej do skrzyżowania, gdzie to skrzyżowanie jest naprawdę niebezpieczne. Ja gdybym miał dzieci puścić tutaj z ulicy Ogrodowej, to w życiu bym nie pozwolił, żeby dziecko właśnie tam przechodziło, gdzie jest najczęściej najwięcej wypadków i to wypadków śmiertelnych. Ja już mówiłem, że w przeciągu mojej pracy w urzędzie to zarejestrowałem około 15 wypadków śmiertelnych. Niedaleko czas temu właśnie też wypadek, kolizja drogowa właśnie na tym skrzyżowaniu. Ja po prostu zatrzymałem się tam i powiem tak, że w momencie, kiedy ta sprawa wyszła, że tak powiem, w sposób oficjalny, to to przejście w ogóle tamto na ulicy Klonowskiej z drogą powiatową i obecną wojewódzką było w sposób nieodpowiedni oznakowane. Tam nie było oznakowania, nie było pomalowanego przejścia dla pieszych. Dopiero na skutek tych interwencji Zarząd Wojewódzki Dróg pofadygował się i dokonano pomalowania od nowa tych przejść. Powiem jeszcze tak, że tam ruch odbywa się z czterech kierunków i ograniczenie prędkości do 70 nie daje żadnej gwarancji bezpiecznego przejścia pieszych. Absolutnie. Żaden kierowca nie zdejmie nogę z gazu, żeby zachować jakąś możliwość bezpiecznego przejścia. Przepisy mówią wyraźnie, że to przywilejowanym jest przechodzień na przejściu dla pieszych. Ale nikomu bym nie życzył konfrontacji z samochodem ciężarowym tutaj pieszego. Nie parę osób robi, także to tam... Ja tak zrobię. A nam się, proszę pana, mówi o bezpieczeństwie kierowców. Jak ktoś nie umie jeździć, to nie jeździ. Jeszcze przed tym. A tam to jest skrzyżowanie, że 200 osób zginęło. No właśnie, no jak tego podstawie czeka? Można przejść. Ciągnie rower dalej. Tak? Ja nie dam rady, żebym ja chodziła tam. Trudno, mogą mnie ukarać, mogą mnie do więzienia wziąć. Trudno. Ja nie dam rady, bo ja nie dam rady. Gdybym ja tyle jechała tam i tam, tyle kilometrów, że ja nogi bolą, co do objęcia nogi mam.